Od początku roku utrzymuje się tendencja wzrostowa cen skupu bydła. W połowie czerwca bieżącego roku ceny wołowiny były rekordowo wysokie i według notowań Ministerstwa Rolnictwa przeciętnie za kilogram żywca wołowego płacono 7 zł 37 groszy, czyli o 21% więcej niż przed rokiem. Najsilniejsze wzrosty cen notowane były w przypadku bydła ras mięsnych, którego podaż jest ograniczona już od początku tego roku. Wzrost cen skupu widoczny był pomimo mniejszego niż przed rokiem wolumenu eksportu i w okresie pierwszych 4 miesięcy z Polski wyeksportowano blisko 115 tysięcy ton świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wołowego, czyli o 5% mniej niż przed rokiem. Eksport jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym ceny na rynku wołowiny w Polsce, gdyż ponad 80% produkowanego mięsa wołowego trafia właśnie za granicę. Wzrost cen widoczny jest również w całej Unii, gdzie przeciętnie ceny bydła mięsnego są o 18% wyższe niż przed rokiem. Główną przyczyną tych wzrostów jest mniejsza produkcja bydła zarówno w Polsce, jak i w całej Unii przy jednoczesnym ożywieniu po stronie popytu. W pierwszym kwartale bieżącego roku uboje przemysłowe bydła w Polsce były o 4% mniejsze niż przed rokiem. Jednocześnie wraz z łagodzeniem restrykcji covidowych oraz coraz szerszym otwieraniem horeki popyt na wołowinę wzrasta. Ubojnie już zgłaszają wzrost zamówień na mięso, a jednocześnie ograniczone możliwości pozyskania żywca. Również podaż brakowanych krów z sektora mleczarskiego jest mniejsza, co wynika z dobrej koniunktury właśnie w tym sektorze. Dodatkowo oczekiwana jest mniejsza produkcja wołowiny w Australii przy jednoczesnym wzroście popytu ze strony krajów azjatyckich. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki rynkowe, a także długi okres produkcji żywca wołowego, należy spodziewać się utrzymania wysokich cen skupu w kolejnych miesiącach.